Witajcie moi drodzy w 8 odcinku o inwestycjach mieszkania na wynajem w Rokitkach koło Tczewa. W dzisiejszym odcinku zaczynam tutaj w naszym magazynie. Chciałem wam pokazać, że zrobiło się tu nieco puściej i nie ma już tu wiele rzeczy, także wygląda to już tutaj lepiej, można tutaj przejść. Zaraz wam pokażę, co jeszcze tutaj mamy. Jak widzicie, jest tutaj o wiele więcej teraz miejsca. Tu po lewej stoją szafki pod umywalki na blatowe do łazienek. Obok stoją lustra do przedpokoju. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj również te tuby, które będą na suficie. W każdym mieszkaniu będzie 15 takich lamp na suficie. LED-owe żarówki. Tutaj mamy, tu są trzy, jeszcze jedno tutaj jest, to są lustra do łazienek. Tutaj mamy stojak na papier i szczotka WC. Tu są umywalki na blatowe, z tyłu są krany. Karnisze tutaj stoją. A tu takie drobnostki, jeszcze kinkety jakieś mamy do łazienki, do sypialni, lampy wiszące do sypialni. Także już niewiele zostało. I to na tyle z naszego magazynu, a teraz jedziemy na Rokitki. Dojechaliśmy na miejsce. Dzisiaj jest kiepska pogoda, pada. Szybko lecimy do środka. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy kuchnie są gotowe. Tutaj w dużym pokoju stoi zmywarka, która jeszcze nie jest wmontowana. A kuchnia w jednym z mieszkań wygląda tak. Na razie. Tam u góry jeszcze nie ma szafki, piec jest zmontowany, są wycięcia na płytę i na zlewozmywak. Lodówka już jest zmontowana. Taka będzie lodówka i zamrażalnik. Nad lodówką jeszcze jest jedna szafka i tutaj na komin przyjdą lamele na czarnej płycie, a tutaj na tą ścianę, gdzie są te wtyczki, na tej ścianie będzie jeszcze panel właśnie w kolorze taki jak blat. Także muszę przyznać, że chłopacy ładnie zmontowali tę kuchnię. Mniej więcej na tym samym poziomie są, poziomie montażu są we wszystkich mieszkaniach. Tutaj mamy te szafki z uchwytami w tej wersji, a w tamtych dwóch mieszkaniach, w tym drugim bloku, mamy takie dotykowe, także się otwierają przy dotyku, bez uchwytów. I te szafki oczywiście jeszcze są obklejone, to jeszcze nie jest ten kolor, są teraz tak, wyglądają trochę brudne. Ale tak mniej więcej będzie ta kuchnia wyglądała. I tu jeszcze mamy, jak mówiłem już, zmywarkę dość sporą. 60. Co tu jeszcze stoi? Materac w dużym pokoju. W sypialniach nie ma prawie żadnych zmian. Tu stoją właśnie płyty, na których będą zamocowane lamele
na ścianie. Właśnie tutaj za łóżkiem. Teraz znajdujemy się w tym najmniejszym mieszkaniu. Tutaj będą właśnie kinkety takie na ścianach. Jak widzicie, tu są przygotowane kabelki. Kinkety na ścianach, łóżko. Zobaczymy, jakie zrobimy jeszcze stoliki przy łóżkach, jakieś małe. No i tutaj meble już leżą, do złożenia są. Także łóżko i szafa na tą ścianę. Szafy wnękowe już Wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Tutaj, o, ktoś puka, ktoś tam jeszcze pracuje o tej porze. W łazience tutaj akurat nie ma światła, także Wam tutaj nic nie pokażę, ale na razie też się jeszcze tutaj nic nie dzieje. Dobra, idę poszukać Ani, ponieważ Ania poszła sobie do następnego mieszkania już zajrzeć. Lecę do niej i może jeszcze tam coś nakręcę, może coś odkryjemy, może tam jeszcze chłopacy są dalej i coś jeszcze tam nam zmontowali. Tu w tym mieszkaniu znalazłem Anię. Tu wygląda podobnie, zobaczcie, za mną kuchnia już jest zmontowana i tak jak w tamtej brakuje jeszcze tych paneli ściennych, no i oczywiście jeszcze niektóry sprzęt AGD musi być montowany. Cała reszta stoi tutaj w pokoju. Jak widzicie, tutaj też stoi jeszcze zmywarka, lodówka jeszcze nie jest wmontowana. Tu jeszcze jakieś drobnostki z Ikei, wkłady do szuflad i tak dalej. W sumie jesteśmy zadowoleni, że kuchnie są w takim stanie, jak są zmontowane. Dużo nie brakuje, aby zakończyć montaż. Tu materac zasłania okno w tej sypialni. Tu stoi chyba jeszcze pralka. Tutaj będą w tych mieszkaniach 37-metrowych wiszące kinkety. Jak widzicie, tu są kable na suficie. Będzie wiszący kinket nad stolikiem przy łóżku. No i tak samo jak w tamtym mieszkaniu, tutaj będzie na tej ścianie szafa. No dobra, Ania znowu mi uciekła. Lecę za nią, szafy wnękowe, łazienka, może w przyszłym tygodniu już będą meble kuchenne zmontowane i może zobaczymy coś więcej w łazience już, ponieważ jak widzieliście w magazynie, jeszcze mam stoliki pod te umywalki na blatowe i tak dalej, te wszystkie krany, lustra mamy, kinkety do łazienki, także może w następnym tygodniu to wszystko tutaj już będzie wisiało. Za mną będzie na tej ścianie jeszcze fajne lustro, które też widzieliście w magazynie. No tak, to tyle na dzisiaj. Jeszcze spojrzę na moją ściągę, co jeszcze chciałem Wam opowiedzieć w dzisiejszym już 8 odcinku. Tak. No, ile kuchni jest zamontowanych? Było pytanie, które sobie zadawaliśmy.
Także wszystkie są już zmontowane, tylko nie w 100%. Stoły jeszcze nie dotarły do dużego pokoju z krzesłami. Jedynie dotarł. W tym tygodniu miały dotrzeć te pozostałe. Jak dotychczas nie dotarły, ale mam już numer paczki, także mogę śledzić tą przesyłkę. Co jeszcze? Aha, te pochłaniacze, z którymi mieliśmy problem w zeszłym tygodniu, aby je zamontować do tych szafek 80, a pochłaniacze są 60. Także pochłaniacze zostały zamontowane, pokażę Wam. Wyglądają w ten sposób. Amika, wyciągany, piękny pochłaniacz, czarny, pasuje. Szafka jest 80. Dorobiona została właśnie tutaj ta płytka, żeby ten pochłaniacz się tutaj trzymał w tej szafce, nie? I tutaj w tym sposobem powstała jeszcze taka mała szafka z boku. Można ewentualnie sobie tutaj coś wstawić. Także wszystko jest ok. Funkcjonuje. Szafki jeszcze są obklejone folią, aby się nie uszkodziły przy montażu. Wsuwamy sobie tutaj ten okap. Wygląda całkiem dobrze. Prawie jak oryginał. Dobra, co jeszcze? Jakie mieliśmy jeszcze tutaj problemy w zeszłym tygodniu? Z pochłaniaczem wszystko super, udało się. W sypialniach nic się jeszcze nie działo. W łazienkach również. Drzwi majster jeszcze nie chce, także jeszcze są w sklepie drzwi wewnętrzne. Tak, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? O tych mieszkaniach, które są jeszcze na wynajem, to jak zwykle porozmawiamy sobie zaraz na dole. No i to tyle tutaj z góry. Idę na dół do Ani. Jeszcze krótko do tych mieszkań, które są online tutaj na wynajem. Jeszcze ani jedno z tych mieszkań nie zostało wynajęte. Może są za drogie. Ceny trochę podnieśli. Teraz mieszkania są za 1800, czynsz wynosi 1800 zł za miesiąc plus opłaty. Tak. Pogoda dzisiaj jest niestety nie za bardzo, dlatego tutaj nakręcam te ostatnie słowa do Was w dzisiejszym odcinku. Światło tu się co chwilę zgasza, muszę się ruszać trochę, żeby było mnie widać. Myślę, że za tydzień będzie już więcej w mieszkaniach, będzie ciekawiej wyglądać i może pogoda nam się poprawi. Będę mógł znowu nagrywać zakończenie odcinka na dworzu. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu. Oglądajcie nas, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia za tydzień w 9. odcinku o inwestycji mieszkania na wynajem na osiedlu kociewskim w Rokitkach koło Tczewa. Hej, trzymajcie się!